Myślę, że jeśli już masz konsolę PlayStation 5, to oczywiście opłaca się. Jeśli grasz na Xboxie, to moim zdaniem średnio się opłaca kupować tą nową wersję. Zwłaszcza jeśli jesteś już znudzony GTA. Natomiast jeśli jesteś nowym graczem, to jak najbardziej opłaca się. Co do ulepszeń, jest kilka rzeczy, których nie ma w wersji PC-towej na przykład, ale generalnie grafika jest taka jak na wersji PC-towej. Są elementy, które wyglądają gorzej na konsoli PlayStation 5 niż na PC-cie. Na przykład moment, kiedy lecisz gdzieś tam nisko samolotem nad miastem, to bardzo dobrze widzisz to, że tekstury są bardzo słabej jakości i niekiedy nawet nie doczytują się słupy, o które możesz się samolotem lub śmigłowcem rozwalić, co jest irytujące. I mówię tu o wersji PlayStation 5, czyli tej ulepszonej. Generalnie jeśli zamierzasz kupić konsolę jakąkolwiek, czy to jest Xbox, czy to jest PlayStation, typowo pod nowe ulepszone GTA, to absolutnie jest to chyba jedna z gorszych decyzji, jaką mógłbyś podjąć w życiu. Natomiast jeśli planujesz kupić na przykład PlayStation i grać w GTA jeszcze w inne gry na PlayStation, no to myślę, że to jest spoko opcja, żeby sobie GTA przetestować. No jakby ciężko mi przewidzieć wszystkie scenariusze, jakie wy macie w swoim życiu. Jedni mają konsolę, drudzy nie mają, trzeci chcą kupić, czwarci nie wiedzą, co mają zrobić. I tak z perspektywy każdej osoby ciężko się do tego odnieść. Generalnie GTA Online nowe ulepszone ma kilka nowych efektów, kilka nowości na PlayStation 5 się pojawiło. Użytkownicy PlayStation 5 mogą sobie, niezależnie od tego, czy grali wcześniej w GTA 5, czy mieli wcześniej GTA 5, mogą sobie GTA Online pobrać za darmo jako zupełnie oddzielną grę i grać. Natomiast nawet posiadacze GTA 5, żeby grać w tryb story, muszą sobie za to zapłacić. Także jak ja kupiłem sobie wersję płytową Story Mode, to żeby móc zagrać w Story Mode, to zobaczcie, muszę zapłacić 44 zł. Tak to wygląda. I oczywiście nie kupię, bo dla mnie Story Mode to jest tak naprawdę wersja demo w ogóle GTA, bo dla mnie to GTA to jest tylko GTA Online. Jestem ogromnym fanem, strasznie lubię tę grę, ale mówię wam całkowicie szczerze, że z różnych perspektyw może się to opłacać bardziej lub mniej. Dla mnie ta aktualizacja jest oczywiście fantastyczna i bardzo ją lubię. Także teraz pokażę wam wszystko po kolei, jak to tutaj wygląda na tej aktualizacji. Proszę, pobawiłem się trochę w napady, pobawiłem się w takie nowe rzeczy, które są, więc też przetestujemy sobie nowe pojazdy, nowe ulepszenia do tych pojazdów. Wszystko na tym odcinku sobie sprawdzimy. Dobra, i teraz jesteśmy na tym ekranie początkowym. Zobaczcie, że mamy podział na Story i na GTA Online. Myślałem, że będą to zupełnie oddzielne produkty, jak jesteśmy w tym trybie wyboru gry. I tutaj jeszcze jak wejdziemy sobie w menu szybkiego dostępu na PlayStation, to tutaj możemy sobie wybrać konkretny już tryb. Nie wchodząc do gry, możemy sobie wybrać konkretny tryb, do jakiego chcemy sobie dołączyć. Czyli na przykład chcę dołączyć do wyścigów stunt, naciskam sobie ten kafelek i od razu GTA dołącza mnie do wyścigów stunt. Po prostu wbija do gry i natychmiast wyszukuje mi konkretnych rzeczy, tak? Tutaj na przykład mogę sobie kliknąć nowe pojazdy. Kliknijmy sobie nowe pojazdy i GTA się wczytuje. Jak się wczyta i już się pojawię na mapie, to od razu pojawi mi się ekran ze sklepem. O, i teraz pojawiłem się już na mapie i jestem od razu w sklepie, czyli mam dostęp tutaj do nowych pojazdów. Jesteśmy w sklepie Legendary Motorsport, czyli jesteśmy przekierowani do tego najdroższego sklepu niestety. Aha, no i właśnie, tutaj widzicie, że mamy specjalną aktualizację PlayStation 5. Na obecną chwilę są dostępne w tym sklepie dwa nowe pojazdy. Jest to Arston Custom i Cyclone 2. Oba te pojazdy już kupiłem. Arston już był wcześniej, tylko że ta wersja, a zresztą zaraz wam pokażę, bo mam dwa te samochody. Mamy specjalny nowy pojazd wojskowy. Jest to Ignus, tylko że ten jest ulepszony, ma na grzbiecie działo, które zaraz sobie przejrzymy. Mamy dwa nowe pojazdy w bieda sklepie. Jest to Karin S95, to jest mix GR86 i GT86 Toyoty. Zaraz też wam go pokażę. Jest to zresztą chyba obecnie najszybszy samochód w grze, tak w ogóle. Także bardzo ciekawy pojazd. No i tutaj mamy samochód, którego nie kupiłem, bo mi się nie podoba. To jest
jakiś tam wóz, który też możemy sobie chyba ulepszyć dodatkowo. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda z tymi ulepszeniami. Jeśli chodzi o samoloty, pojazdy latające, tutaj żadnych jakichś nowości nie ma, są tylko zniżki. No i chyba tyle. Dobra, tutaj sklepy mamy ogarnięte. Teraz chodźmy sobie do gry. Zobaczcie, jesteśmy w grze i bardzo dobrze, że jesteśmy już na mapie, gdzie jest dużo samochodów. Za chwilę sobie obejrzymy, jak wyglądają wybuchy. Najpierw wejdźmy sobie w ustawienia. I tutaj jeśli chodzi o controls, to możemy sobie włączyć adaptacyjne triggery. Możemy je ustawić na poziom delikatny lub na taki wysoki. Wtedy czuć taki większy opór na tych triggerach i na przykład jak mamy włączony silnik w samochodzie i stoimy w miejscu, no to pad delikatnie nam wibruje, co jest bardzo fajne, ale jako długotrwały gracz GTA Online raczej nie będę tego nigdy używał. I tutaj ciekawa rzecz, jeśli chodzi o ustawienia graficzne. Możemy sobie ustawić najwyższe ustawienie graficzne. Wtedy GTA chodzi w moim znienawidzonym trybie, czyli 30 FPS-ów, ale mamy ray tracing, jakieś tam ulepszenia graficzne i tak dalej, także gra wygląda najlepiej, jak to jest możliwe na PlayStation 5 z włączonym ray tracingiem. I ten ray tracing jest tutaj taki dosyć dyskusyjny, bo powiem wam, nie zauważyłem go jakoś za bardzo i nie rzuca się to w oczy kompletnie. Ja gram na Performance RT i mamy jeszcze tryb Performance. Podczas grania możemy sobie te tryby zmieniać dowolnie, więc widzicie, że teraz gramy w 60 FPS-ach, to wszystko jest takie bardziej płynne, no nie? Teraz mamy 60, stałe 60 FPS-ów, co byśmy nie robili na mapie, zawsze trzymane są te FPS-y. No i tutaj mamy tryb Performance z taką gorszą grafiką. Czekaj, ten co tutaj... Coś furczał do mnie. Z taką gorszą trochę grafiką i też jakoś nie widzę specjalnie różnicy między tym trybem a na przykład tym RT, no nie? Nie ma dla mnie tu specjalnej różnicy. Okej. Czekajcie, muszę kawałek dalej pojechać, bo ten gość się pewnie na mnie odpalić. Więc gram sobie przeważnie na tym trybie. Akurat jesteśmy w jednym z nowych samochodów. Jest to miks Toyoty GT86 i Toyoty GR86, która niedawno wyszła. Jej, co tu się stało? Jest to najszybszy samochód w grze. Teraz wam pokazuję taki klip, który nagrałem, jak była taka misja w jeździe dowolnej, gdzie musieliśmy osiągnąć maksymalną prędkość jakimś tam pojazdem. I glitchując na tylnym kole w gargoylu prędkość, udało mi się kiedyś osiągnąć 300 km na godzinę. Natomiast w tych takich odrzutowych pojazdach, to tam gdzieś koło 170 km na godzinę, pewnie można na jakieś tam inne sposoby osiągnąć jeszcze wyższą prędkość maksymalną. Natomiast sam ten samochód osiągał jakieś 270 z tego co pamiętam, bo teraz nie widzę tego klipu, jak nagrywam ten odcinek. W każdym razie liczniki, które tutaj mamy, one dosyć dobrze pokazują, ile samochód jedzie. No i maksymalna prędkość tego samochodu to jest 160 mil, nie 140, tylko 160 mil, także ta prędkość maksymalna jest zwiększona znacznie i tego ulepszenia prędkości maksymalnej nie możemy zainstalować sobie w każdym samochodzie. Listę samochodów, które mogą te ulepszenie mieć zainstalowane, za chwilę sobie przejrzymy. To teraz co? Może skoro zaczął padać deszcz, to ustawmy sobie najwyższy poziom grafiki i zobaczmy właśnie te odbicia, czy coś tutaj widać i coś zauważycie. Przede wszystkim jeśli mówimy o ray tracingu, to mówimy o odbiciu wbijających się w wielu powierzchniach. Na przykład mój samochód powinien być widoczny w tej kałuży pod pewnym kątem, no nie? Zobaczmy, mamy tutaj jakąś kałużę, podjedźmy, żeby nic mnie nie rozjechało. Czy w tej kałuży mój samochód będzie widoczny, albo nie wiem, w odbiciu karoserii będzie coś widoczne z obiektów, które się poruszają? Ładnie zobaczyć. Wiecie co, ja nie widzę tu żadnego odbicia. Widać, o, tam widzicie, że w kałuży odbija się budynek gdzieś tam dalej, no nie? Widać, że coś tam jest widoczne, ale odbicia mojego samochodu nie widać. Jest delikatny cień? Może to jest taka kałuża, wiesz, błotnista, no nie? Powinny być na pewno widoczne ciężarówki, a widzicie, że jest widoczny budynek za ciężarówkami. Samej ciężarówki w odbiciu w kałuży nie widać, więc tak naprawdę ja nie wiem, gdzie ten ray tracing tutaj działa, prawda? Ale wiesz co, ja się do tego nie przyczepiam. Dla mnie ten ray tracing na konsolach to zawsze było coś takiego
No, chwyt marketingowy bardziej, nie? Tak naprawdę prawdziwy taki ray tracing musimy zobaczyć albo na naprawdę mocnym laptopie, na jakimś desktopie, na jakimś bardzo mocnym komputerze, który kosztuje nie tyle co konsola, czyli gdzieś koło 3000 zł, 2500 zł, tylko sprzęcie, który kosztuje no znacznie więcej, gdzieś koło 15-19 tysięcy, żeby zobaczyć naprawdę jakiś dobry ray tracing, no nie? Z dobrą kartą graficzną. Więc tutaj nie ma się co dziwić, że rewelacji nie ma, a zresztą jest to też przestarzały silnik graficzny, który z tego co wiem jakichś tam możliwości ray tracingu no nie posiada niestety. A więc tak, z tymi odbiciami tutaj jest, no widzicie, nic się nie odbija. I ten ray tracing to chwyt marketingowy, ale jest coś, czego nie ma na PC-cie, czyli nowe wybuchy. Nowe wybuchy, widzicie, że inaczej jest tutaj pokazany dym. Ten dym wygląda trochę trójwymiarowy, ale jak się za chwilę przyjrzycie, jak będę obchodził pojazd dookoła, to nie wiatr rozmywa tak dziwnie ten, znaczy rozdmuchuje ten dym, tylko w zależności w którym miejscu stoimy, ten dym, jak widzicie, obraca się w konkretnym kierunku, więc jest to dym 2D, nie jest dym 3D, który wygląda bardzo ładnie, no nie? Jakoś, jak się jemu za długo nie przyglądamy, to jest w porządku, ale jeśli się dłużej będziemy przyglądać do tego dymu, no to będzie on wyglądał nieco słabiej, prawda? Okej, okay? No to zróbmy małą rozróbę, tylko tak, żeby nie rozwalić mojej fury może. I fajnie byłoby też przetrwać, nie przetrwałem. Super, moja fura została odholowana, błosko. Zróbmy rozróbę, zobaczmy na co jesteśmy sobie w stanie pozwolić. Pokażę wam za chwilę jeszcze, w ogóle pokażę wam dzisiaj, jak wygląda gra pojazdami latającymi, jak wygląda granie i efekty różnych innych pojazdów, które mamy tutaj do dyspozycji. Ale po kolei, jedziemy sobie teraz z niszczeniem samochodów. Teraz mamy minigana. Widzicie, podczas wybuchu pojawia się taki efekt fali uderzeniowej. To bardzo dobrze będzie widoczne, jak weźmiemy sobie już taki... No, weźmiemy sobie śmigłowiec, weźmiemy sobie konkretnie Savage. O, teraz dobrze widzieliście na autobusie chyba, no nie? Pyk. Są inne efekty rakiet. Inaczej ten dym za rakietą wygląda. Widzicie teraz dobrze te wybuchy chyba, no nie? O, nie trafiłem. Też bardzo ładnie wyglądają wybuchające pojazdy latające. Pyk, coś zdetonowaliśmy, może weźmy sobie kamerę trzecioosobową, będzie co nieco więcej widać. Skin. O, nie zdążyłem przekąsek wyciągnąć. Widok trzecioosobowy, tutaj trochę mniej trzęsie, nie, więc możemy lepiej te efekty, myślę, widzieć. Zobaczcie, że jak teraz jesteśmy przy samochodzie i pali się ten samochód przy ścianie, to ta ściana też się oświetla. W tej wersji GTA Online zostało ulepszone oświetlenie. Zaraz wam też pokażę może noc trochę. Zobaczycie, że lepiej wyglądają cienie pod samochodem. Teraz w sumie pada nam słońce bezpośrednio, praktycznie pod kątem 90 stopni, więc cienie będą fajnie widoczne. Zobaczycie, że te cienie są teraz no dokładniejsze, nawet chyba i na wersji PC-towej, i oświetlenie też wygląda dużo, dużo ładniej, więc weźmy sobie może jakąś furkę. No i kontynuujmy naszą rozróbę. Pokazuję wam dużo tych wybuchów i tych efektów związanych z nimi, bo to jest jakby rzecz, której nie ma na PC-cie, jeśli chodzi o efekty wizualne, ale też oczywiście pokażę wam taki moim zdaniem trochę downgrade, jeśli chodzi o porównanie wersji PC-towej do tego. Chociaż powiem wam, że w wersję PC-tową nie grałem dawno, to słyszałem właśnie od osoby, która mówiła, że grała dużo na PC-cie i która mówiła, że no niektóre rzeczy wyglądają tutaj nawet gorzej niż na wersji PC-towej. Okej, więc mamy sobie tutaj taki duży pojazd, zobaczmy, jak wyglądają cienie tego pojazdu. Widzicie, że są dość dokładne. I wyglądają, myślę, że dużo naturalniej niż na tej wersji z PlayStation 4, gdzie wszystko było poszarpane. Generalnie widać, że grafika jest renderowana w wyższej rozdzielczości, bo i czcionki są bardziej precyzyjne, bardziej takie dokładne, nie ma jakichś poszarpanych krawędzi. Tak, jakoś płomienie inaczej wyglądają, o, tak jak widzicie na przykład w tym pojeździe, jak włączamy sobie nitro, to ten płomień tego nitra wygląda trochę inaczej.
Za chwilę weźmiemy sobie też opresora MK2. Podczas startu z tego opresora będzie leciał taki dym, zaraz to zobaczycie sobie. No ale póki co pojeździmy sobie tym pojazdem. Tak wyglądają sobie cienie. Przy okazji, skoro już nabraliśmy trochę prędkości, to zwróćcie uwagę na rozmycie ruchu. Tak, mamy tutaj ulepszony motion blur, dzięki czemu jak gramy, to wydaje nam się, że gra jest taka super płynna podczas jazdy, no nie? W podstawowym GTA 4 na PlayStation 4, przepraszam, GTA 5 na PlayStation 4 mieliśmy no, słabe to rozmycie, wobec czego no, moim zdaniem nie wyglądało to dobrze. Ja strasznie lubię ten efekt motion blur w grach, myślę, że dodaje sporo realizmu i w tę grę teraz jeżdżąc samochodem, no jeździ się dużo przyjemniej autem. Strasznie lubię tutaj w GTA jeździć różnymi pojazdami, więc dla mnie to jest spoko upgrade. Okej, no dobra, no to tak wyglądają te efekty, jeśli chodzi o pojazdy naziemne. Teraz może zobaczmy, jak wygląda to w przypadku jakiegoś pojazdu lotniczego. I też możecie zwrócić uwagę, nie wiem czy to dobrze było widać, ale te cienie, obszar doczytywania cieni wyższej jakości jest też taki skromny moim zdaniem, nie? Jak podchodzimy do tego opresora, to dopiero w bliższej odległości widać ten cień taki lepszy. Dobra, startujemy sobie i widzicie teraz mnóstwo dymu z tego opresora. Widzicie? Przez chwilę jeszcze raz sobie gdzieś wylądujemy, jeszcze raz wystartujemy, żebyście zobaczyli to dosyć dobrze, bo tam mnie policja strzelała. Tutaj coś detonuje, żeby wam pokazać te efekty. Zobacz ile dymu. No, tak wygląda, jakby był uszkodzony, no nie? Ale on nie jest uszkodzony, ja go dopiero wezwałem, więc tak. Opresor oczywiście nie został znerfiony, dalej jest to pojazd, który jest uwielbiany przez słabych graczy, którzy po prostu latają gdzieś tam po mapce i rozwalają wszystkich dookoła. Ten pojazd nie jest szybki, więc tutaj nie zobaczycie tego, o czym wam mówiłem wcześniej, czyli słabej jakości tekstur, gdy lecimy nisko nad ziemią. Chociaż też czasami może się zdarzyć w momencie, kiedy dolecimy gdzieś, gdzie wcześniej nie byliśmy, czyli po prostu przebędziemy taką dosyć dużą odległość tym opresorem. Na przykład teraz jakbym sobie poleciał do bazy wojskowej, co zresztą zaraz zrobimy hydrą. Jak sobie polecimy do bazy wojskowej, no to zobaczycie, że ten teren wygląda dosyć słabo na początku, a potem będziemy musieli chwilę poczekać, aż się nam lepiej doczyta, w wyższej rozdzielczości i w ogóle. A skoro już jesteśmy przy hydrze, tutaj efekt, znaczy tutaj jest też spory upgrade i w hydrze, i w laserze, i w ogóle w Savage'u, bo tutaj mamy to takie działko wybuchowe. Zobaczcie, jak to wygląda. Na pierwszy rzut oka to wygląda, jakbyśmy mieli zwiększony zasięg tego działka wybuchowego w laserze czy hydrze, ale sprawa to wygląda inaczej, po prostu te wybuchy są lepiej widoczne z daleka, tak przynajmniej mi się wydaje. Zdaje się, że ten odległość tego działka, czy no wiecie, no zasięg tego działka nie został zwiększony, tylko po prostu lepiej widać te efekty wybuchów, czyli teraz widzicie bardzo dobrze tą falę uderzeniową, jak to wygląda, no nie? Myślę, że to jest też spory upgrade, jeśli chodzi o... jeśli chodzi o tą wersję konsolową. Tak, to jest spora rzecz i to wygląda moim zdaniem bardzo ładnie. Wybuchy, także gracze jeszcze chętniej będą was niszczyć w GTA hydrami czy laserami, bo po prostu będzie to bardziej satysfakcjonujące, no niestety. Ale zasięg tego działka nie został jakoś mocno zwiększony. Nie wiem, czy zauważyliście też na początku, jak wam pokazywałem strzelanie miniganem, to ten rykoszet pocisku, gdy pocisk coś uderza, też wygląda nieco inaczej. No ale to taki też detal, który jakby sprawia, że jeszcze chętniej będziemy mogli siać tutaj rozróbę w GTA, no nie? Okej, no i teraz sobie dolatuję do bazy wojskowej i zobaczcie sobie, jak się teren doczytuje tutaj. Widzicie, że nie widać wszystkich słupów, nie widać takich detali, różnych takich drobnych obiektów i one się doczytują dopiero po czasie. O, widzicie, teraz na przykład ten słup się pojawił przed chwilą, no nie?
Także jakbyście lecieli bardzo nisko tutaj, w tym przypadku w bazie wojskowej, no to by was... O, patrzcie, jaką minąłem rakietę, what? Jak... Niemożliwe, ej! A, what to było? Nie wierzę, ty. O Boże. No, więc tutaj doczytywanie tego terenu jest moim zdaniem bardzo zagadkowe. Z tego, co już zdążyłem zauważyć, to delikatnego upgrade'u doczekał się śmigłowiec Hunter, jeśli chodzi o dźwięk. Posłuchajcie. Brzmi odrobinę inaczej, nie jest jakaś tam wielka różnica typu dzień i noc. Odrobinę inaczej jest, no ale to tak, wiesz, delikatna różnica, dziecięcy rozmiar. Tak wygląda ostrzał rakietowy, te efekty zderzenia rakiet z ziemią są ok, są w porządku, no nie ma tutaj rewelacji, jakie są, takie są. Jak widzicie, jest w porządku, nie? Nie ma się do czego przyczepić. Moim zdaniem dość słabo wypada krew ludzi, których przejedziemy gdzieś tam na drodze. Czyli jak jedziemy z dużą prędkością samochodem, zderzymy się z jakimś człowiekiem, to ta krew wygląda jakby była wklejona z jakiegoś painta przez chwilę, wiecie? Dlatego sobie za chwilę weźmiemy jakiś pojazd i rozjedziemy kogoś. Zaraz to zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, tu sobie wylądujemy śmigłowcem i przy okazji wezwę zupełnie nowy pojazd, który się pojawił w GTA i to będzie uzbrojony hiper samochód. No i wsiedliśmy sobie do Ignusa uzbrojonego. Zobaczcie, mamy tutaj na dachu działko. Za chwilę weźmiemy się za jego tuning, bo przy okazji tutaj wylądowałem sobie Avengerem i ten pojazd jest jednym z moich ulubionych chyba z tej aktualizacji. Bardzo mocne jest to działko na dachu. Możemy szybko zdetonować jakiś pojazd, strzelając nim oczywiście celnie. No i przy tych nowych eksplozjach i efektach rykoszetu, pocisku, wszystko wygląda bardzo ładnie. Zobaczcie, o, nie mogę wam pokazać tego z boku, ale widzicie też, że efekty wystrzału pocisku wyglądają trochę inaczej. Czy to strzelamy z tego działka, czy strzelamy z jakiegoś tam minigana albo broni, po prostu te efekty zostały tutaj ulepszone i generalnie głównie to doczekało się takiego ulepszenia w stosunku do PC-towej wersji, tak mi się wydaje. Jak już wcześniej widzieliśmy, ten ray tracing jest taki, no, nie widać nic praktycznie, no nie, jest takie, okej, okay. No jest, bo jest, ale w sumie chyba każdy to wyłączy, żeby mieć te 60 FPS-ów w końcu na PlayStation 5, no come on, mamy 22 rok. To będzie grał w 30 FPS-ach. Kurde! No nieważne. W każdym razie możemy sobie ten pojazd stuningować w warsztacie chyba uzbrojonym. Możemy to zrobić w Avengerze. Pojedziemy sobie tam. Możemy też go tuningować w Los Santos Customs. Tam zresztą chyba pojadę specjalnie, bo w Avengerze możemy... No mamy ograniczoną ilość miejsca, żeby ten pojazd podejrzeć, jak będziemy sobie modyfikować zderzaki i tak dalej, nie? Więc sobie tylko tutaj zajedziemy, żeby wam coś pokazać, bo bardzo ciekawa rzecz jest, jak tylko kupicie ten pojazd. On kosztuje ponad 3 miliony, ten samochód. Świetnie się prowadzi, świetnie się trzyma drogi. Nie jest najszybszym w tej aktualizacji, ale jest szybki wystarczająco i przede wszystkim łatwo się go kontroluje. Tak, ma napęd na 4 koła, świetnie skręca, jest naprawdę przyjemny w prowadzeniu i doskonały na pościgi. Dzięki temu, że ma działko na dachu. Widzicie, że to działko, no, nowoczesne. Prawdopodobnie będzie więcej tych pojazdów z tej aktualizacji, ale ponieważ PC-towcy nie mają dostępu do tej wersji gry, to nie możemy się dowiedzieć, co się pojawi w przyszłych update'ach, jakie samochody są jeszcze ukryte w plikach i tak dalej, no nie? Za chwilę sobie przejrzymy te ulepszenia, bumpers i tak dalej, ale zobaczcie, co mamy tutaj. W standardzie, jak kupujemy ten samochód, mamy zainstalowany anti-lock, czyli opresor nie może nas generalnie zestrzelić, nikt nie może nas rakietą trafić, no nie? Mam tutaj zainstalowany armor na 100% i zaraz zobaczymy, ile ten pojazd wytrzymuje rakiet, tak? Tutaj ulepszyłem go pod kątem osiągów. Jak widzicie, mamy teraz przy przyspieszeniu dwie kreski. Jedna jest taka podstawowa, a druga jest taka dodatkowa kreska. I wiecie co? No generalnie, dopóki nie mamy tego specjalnego ulepszenia, to nic to specjalnie nie robi. Dobra,
wychodzimy sobie stąd i pojedziemy sobie do... Aha, bo w sumie nie pokazałem wam jeszcze jednej rzeczy, nie pokazałem wam ulepszenia tego działka, którego nie ma. To działko jest engine. No nie ma w ogóle ulepszenia tego działka, wydawało mi się, że gdzieś tutaj było, ale wygląda na to, że chyba nie można go modyfikować, albo jeszcze modyfikować. Okej, no dobra, pojedziemy sobie teraz na zlot Los Santos, nie Customs, tylko Los Santos coś tam, już nie pamiętam jak to się nazywało. Jedźmy sobie tam i tam sobie samochód dokończymy tuningować, zrobimy w nim wszystko i przy okazji zobaczymy tam ciekawą rzecz, bo teraz jak jesteś na tym zlocie, to możesz kupić dokładnie taki samochód jak ma twój kolega, z dokładnymi takimi samymi modyfikacjami wyglądu, modyfikacjami koloru, modyfikacjami ulepszeniami i tak dalej. Możesz sobie kupić dokładnie to co twój kolega. I wiesz co, jestem ciekawy kiedy ludzie poodkrywają jakieś różne glitche w tej wersji gry, bo już zauważyłem pewne bugi, na przykład nie można dostarczyć samochodu do portu, jeśli znajdziemy jakiś samochód, taką niebieską kropkę na mapie, kojarzycie, no nie? I chcemy sobie go dostarczyć tam do hangarów, żeby go sprzedać za 20 tysięcy, no to niestety misja się buguje i nie możemy tego zrobić. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć klip z tym glitchem. Praktycznie za każdym razem, kiedy próbowałem to zrobić na tej wersji GTA, to mi się to nie udało. Ale nic, teraz jedziemy sobie do... na zlot. Tam sobie stunigujemy ten samochód chyba takimi dodatkowymi częściami. A potem pojedziemy sobie do garażu, gdzie będę miał wszystkie samochody z tej aktualizacji, poza tym jednym takim muscle carem, który tam widzieliście, że wam pokazywałem. Teraz samochód jest ulepszony na maksa, bez tych takich ulepszeń dodatkowych. W ogóle jest to pojazd specjalny. Jest to pojazd uzbrojony i możemy nim na ten zlot sobie normalnie wjechać, ale to chyba nie ma znaczenia, bo tu chyba można było zawsze wjeżdżać jakimś uzbrojonym samochodem. No ja tego nie robiłem, więc dla mnie jest to trochę dziwne, że w ogóle możemy to zrobić, ale tak, można to zrobić, można sobie wjechać. I jesteśmy na miejscu. I wiecie co, jeśli chodzi o wczytywanie samego GTA, tego wam nie pokazałem, trwa to jakieś 2 minutki. I tak wiesz, z pulpitu konsoli bezpośrednio do GTA nie ma możliwości chyba powrotu do tej gry, na przykład tak jak mam na Xboxie Series X Game, czy jak to się nazywa ta funkcja, że możemy po prostu odpalić grę od razu jak włączymy konsolę, na przykład możemy konsolę wyłączyć z prądu, podłączamy do prądu po nie wiem tygodniu albo po roku. Odpalamy grę i nam działa, no nie? Ewentualnie pobieram się jakieś aktualizacje. Tutaj jak sobie podejdziemy do tego komputerka, to możemy sprawdzić listę pojazdów, które dadzą się ulepszyć pod kątem tych takich nowych ulepszeń, no nie? Czyli mamy Chaos Special Works, tak to się nazywa. I mamy tutaj, tak, Hakuchu Drag jest to jedyny motocykl, który możemy ulepszyć w tym nowym ulepszeniem. Mamy Karina S95, którego wam pokazywałem na początku odcinka. Arston, ale na przykład mamy też Bravado Banshee, czyli możemy ulepszyć Banshee tymi specjalnymi ulepszeniami. Także nie tylko same nowe pojazdy, ale też jeden chyba stary się generalnie pojawił. Tu jeszcze to chyba ten, co wam pokazywałem, co nie chciałem go kupić. Znaczy jest Hakuchu z tych starych samochodów, jest Sentinel, którego nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał kupić do czegokolwiek, bo to jest generalnie wolny samochód. Gówniano się go prowadzi. W każdym razie no na przykład Turismo Classic też można sobie ulepszyć Chaosem i samochód faktycznie jest mega, mega szybki wtedy, no nie? Ale Bentley można sobie ulepszyć, to jest bardzo fajne. Także nie tylko te same najnowsze samochody, ale też te starsze. I teraz, jakby był tutaj nasz znajomy, to byśmy normalnie mogli, jeśli by włączył taką opcję, bo zobaczcie, tutaj wchodzicie sobie w LS Car Meet, tutaj wchodzicie sobie do Wilco Options i tutaj macie... O! Tutaj macie HSW Specification Service i tutaj możecie sobie włączyć to. Jak sobie to włączycie, to każdy gracz, który podejdzie do waszego samochodu w taki sposób i kliknie odpowiednią opcję, będzie mógł kupić dokładną kopię waszego samochodu. Ja sobie to wyłączyłem jakoś tak, nie wiem, nie chcę, żeby mi ktoś kopiował mój autorski tuning, człowiek. Dobra, przechodzimy do tuningu tego samochodu, bo ja go chyba nie ulepszyłem pod kątem prędkości maksymalnej, czyli tego ulepszenia Chaos. Kurde, on jest i tak już bardzo szybki. No dobra. I tutaj mamy taką specjalną opcję Chaos Special Works. Klikamy sobie Upgrade i tu już musimy zapłacić
pół miliona za tą ulepę. W przypadku tej Toyoty, którą za chwilę, którą wam pokazywałem wcześniej, to ulepszenie było za darmo. Chyba pierwszy samochód, który ulepszamy, jest generalnie za darmo. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeśli chodzi o armor, to tutaj mamy 100%, tu się nic nie zmieniało, ale hamulce już nam się pojawia dodatkowa opcja. Samochód będzie lepiej hamował. Bumpers. Jeszcze tego nie testowałem, bo widzicie, że dopiero pierwszy raz ulepszam ten samochód, no nie? Tutaj sobie od razu zrobimy samochód, stunigujemy tak według moich upodobań, tak jak za dawnych dobrych lat. Dajmy sobie jakieś, no coś takiego. Stawmy dyfuzor jakiś. A, może coś takiego. W ogóle ten samochód to jest miks Lamborghini Sian z, nie wiem, Veneno, coś takiego, no nie? Coś w tym rodzaju. Przechodzimy dalej. I tutaj też możemy sobie ulepszyć. Możemy na przykład wyłączyć, żeby rakiety mogły nas namierzać. A, właśnie, nie sprawdziłem, ile rakiet będzie w stanie ten samochód wytrzymać. I tutaj ulepszamy engine. I tutaj możemy sobie jeszcze wydechy zmienić. Standardowe są takie średnie, więc maska. A, jest parę opcji taką. W sumie ładny ten samochód jest tutaj w GTA, no nie? Całkiem zgrabnie wygląda. No i mamy oczywiście też dodatkowe oklejenie samochodu. To wygląda nawet ciekawie. Zaraz zmienię kolor, więc te pasy będą miały, myślę, sens. Możemy sobie oczywiście dać tablicę, już sobie dałem wcześniej. No i teraz przechodzimy do koloru. Pojawia nam się zupełnie nowa kategoria, czyli kameleon. Zobacz, mamy kameleon. Często wybieram gold, dużo graczy wybiera sobie tego kameleona, który jest okropny, no ale to jest taki pomieszany chrom, no, z jakimiś, nie wiem, brzydko to wygląda. Ludzie często wybierają, o, takie kolory jakieś dziwne, przypomina mi się gra Saints Row, jak widzę coś takiego. Nie jestem fanem Saints Row, ale na przykład ten pomarańczowy wygląda już całkiem ciekawie, może nie dla tego samochodu. Weźmy sobie purpurowy i dodatkowy kolor też oczywiście mamy kameleon. Generalnie te kolory są, zobaczcie, bardzo drogie, no nie? Zwłaszcza jak musimy pomalować, wiesz, większą powierzchnię. Możemy też oczywiście użyć kolorów, dajmy matowy kolor tutaj do tych dodatków. No i tu mamy jeszcze możliwość do instalowania progu, bo są tutaj dodatkowe opcje dla tego samochodu. Pyk i spoiler. Coś, czego nie miałem, więc ten samochód troszeczkę mi podskakiwał. Tutaj mamy ruchomy spoiler w tym aucie, więc chciałbym, żeby ruchomy został. Spróbuję zainstalować taki spoiler, który mam nadzieję mi to umożliwi. Jakiś taki skromny, może właśnie coś takiego w kolorze dodatkowym. Ok, no i zawieszenie, możemy furę obniżyć. Ostatnio mam coś takiego, że jakoś tych furek nie chcę specjalnie mocno obniżać. No ale ten samochód chyba będzie pasował obniżony. I tutaj zobaczcie, też mamy dodatkową opcję, możemy jeszcze mocniej samochód obniżyć niż w standardzie, no nie? I skrzynia biegów, zobaczcie, też nam się przyspieszenie zwiększa w tym aucie. Ja nie wiem, on będzie teraz strasznie. I teraz mamy na pierwszym stage'u turbo, ulepszenie. To maksymalne to kosztuje aż 100 tysięcy, nie wiem, czy to jest aż tyle warte. Wydaje mi się, że nie. Felg nie zmieniam, jeśli chodzi o ulepszenie opon, to mam już zainstalowane kuloodporne, bo mnie ktoś tam już strzelał, tym sobie to zainstalowałem. No i szyby możemy sobie trochę przyciemnić jeszcze bardziej. No i fura gotowa. W tym samochodzie nie mamy min, nie mogliśmy też ulepszyć sobie tego działka, może jakieś tam przyszłe aktualizacje nam to umożliwią, jak to w GTA już bywało, no nie? No i mamy furę gotową. Z tego, co zauważyłem, to wystarczy tylko jeden wybuch, żeby ten samochód zniszczyć. O, przy okazji teraz mamy bardzo fajny challenge, bo możemy przetestować prędkość tego auta. Ale się super trafiło, zobaczcie. Rzadko trafia w ogóle ten challenge, no nie? Także będziecie mogli sprawdzić prędkość maksymalną. No tutaj na PlayStation nie możemy odpalić żadnych tam modów, ani nic takiego, żeby tę prędkość dokładnie zmierzyć. A te zegary w kokpicie działają. Jak działają? No na pewno nie są precyzyjne. No i zaraz sobie wyjedziemy gdzieś tutaj na jakąś taką prostszą drogę, może tu. Hop. I właściwie możemy porównać te samochody, nie? Tego kontra, myślę, że ten najszybszy, czyli ta Toyota. Chociaż właśnie tego wcześniej nie ulepszałem, więc może się okazać, że ten będzie szybszy od Toyota. Okej, zobaczmy. O, ktoś pojechał 337 km na godzinę. 336, 50... 40, 50, przez chwilę było 250, no nawet się pokazuje ta prędkość maksymalna, nie? Czyli generalnie to ulepszenie niewiele dało, bo chyba bez żadnych ulepszeń prędkość maksymalna była taka sama. O, 56, tutaj coś się zgliczowało z tym zawieszeniem, wiecie, jak w GTA samochód poskakuje na jakichś tam wybojach czy coś, to zaczyna ta prędkość mu rosnąć i faktycznie samochód porusza się wtedy szybciej.
Okej, okay. No i mamy 256 km na godzinę. Kurde, patrzcie, jak się fajnie złożyłeś na odcinku, nie? Dobra, i teraz weźmiemy sobie Toyotę. Okej, okay. Mamy Toyotę. Startujemy, została mi minutka do przetestowania. I jedziemy. 256, tak? Był ten poprzedni pojazd z działkiem na dachu. W ogóle zauważyłem, że jak się strzela tamtym pojazdem z tego działka, no to okazuje się, że samochód gorzej przyspiesza. To działko też tam jakiś odrzut robi, no nie? No i tutaj już widzicie 269. Do 270 chyba prędkość tam wskoczyła, jak samochód wiesz, jechał gdzieś tam po nierównym czy coś, no nie? Także tutaj prędkość jest wyższa w tym samochodzie zauważalnie. Chociaż widzicie, że taka stała prędkość to jest 250 km na godzinę, ale że droga tutaj nierówna, na wyskokach fizyka sprawia, że samochody jakoś dziwnie przyspieszają, no to ta prędkość też tutaj nam rośnie, no nie? Próbuję się rozpędzić, ale już chyba nie będę miał. No, także 270 km na godzinę tym pojazdem możemy sobie śmigać. Ignis... To był Ignis chyba? Ignis chyba, nie? Ten uzbrojony. Miał jakoś 200 chyba 50, tak? Takiego, także tutaj spora różnica między tymi samochodami. Widzicie, że... No dobra, moi drodzy, rozgadałem się trochę na tym odcinku. Zapraszam was na kolejny odcinek z GTA Online, bo będziemy jeszcze tunigować inne pojazdy z tego dodatku na PlayStation. Będziemy sprawdzać różne rzeczy w tym dodatku. Tak jak wam mówię na początku odcinka, no niespecjalnie opłaca się specjalnie kupować konsolę PlayStation 5, żeby przetestować darmowe GTA i sobie je odebrać. Bo naprawdę dużo tutaj ulepszeń nie ma i niektóre rzeczy po prostu nawet wyglądają gorzej. Wow, zrobiłem beczkę. Niektóre rzeczy wyglądają tutaj gorzej niż na wersji PC-towej, ale inne wyglądają lepiej. Moim takim, znaczy dla mnie to jest duża rzecz, bo ja jestem fanem tej gry, bardzo lubię w nią grać i dużo gram w nią prywatnie, więc dla mnie to jest super ulepszenie, ale jestem staram się być całkowicie obiektywny. I dla osoby, która zamierza sobie jakby kupić specjalnie konsolę, abonament i to wszystko dla GTA ulepszonego, na pewno nie jest to warte swojej ceny. Zwłaszcza dla kogoś, kto gra na Xboxie, to w ogóle jest popieprzone, że musimy... Jakby kupiliśmy sobie GTA 5, no nie? Na PlayStation i musimy drugi raz zapłacić. Nawet taką małą cenę, bo to 4 dychy tylko, to nie jest dużo, tak? Ale musimy dodatkowo jeszcze zapłacić, żeby grać to w story. Dla mnie to story jest takie mało ważne, ale no kuje trochę, no nie? Mało tego, gracze Xboxowi muszą zapłacić za wersję GTA Online, żeby w ogóle przetestować te nowe efekty na Xboxie. To jest kurde słabe moim zdaniem. Także słabo się to opłaca, jeśli ktoś już GTA zna na pamięć, tak? Jeśli ktoś bardzo dużo czasu spędził w tej grze, to zdecydowanie słabo się to opłaca, bo wszystkie te efekty w większości zobaczycie na PC-cie, a te dodatkowe rzeczy, które póki co są w tej grze na PlayStation, nie są moim zdaniem warte tego, żeby to przetestować. Wszystkie te aktualizacje i tak macie w poprzedniej wersji. Póki co, no nie? Ale to się może zmieni. Bo może na przykład po jakimś czasie wersja PlayStation 4 nie będzie już wspierana. Ale dla zupełnie nowego gracza, który nigdy nie grał w GTA Online i chciałby sobie przetestować tę grę, a ma PlayStation 5, jest to świetna okazja, żeby to sprawdzić. Gra jest rewelacyjna pod wieloma względami. Fantastyczne rzeczy można tutaj robić, grać różnymi pojazdami. No generalnie jak kupisz sobie takie GTA, no to masz już załatwione tak strzelanki, masz już załatwione grę, załatwioną grę wyścigową, masz załatwioną grę RPG, w której tutaj możesz sobie też rozwijać swoje wszystkie takie posiadłości, kupować rzeczy, samochody gromadzić, różne pojazdy wojskowe, niewojskowe, samoloty i tak dalej, nie? Więc jak kupisz taką jedną grę, no to generalnie możesz robić w niej wszystko, prawda? Więc ona spełnia rolę kilku różnych odrębnych gier, na przykład, nie wiem, World of Tanks, może spełniać rolę jakiejś gry RPG, którą może byś chciał kupić, sprawdzić, nie wiem. Jak wiadomo, że to nie jest na przykład dobry symulator wyścigowy, czy nie jest to jakaś dobra gra RPG, no i gra jest generalnie obarczona problem jakiś tam, znaczy na dzisiejsze czasy i tak jest to bardzo dobra gra, tak? Wiecie, że te dzisiejsze współczesne gry, czytaj Battlefield nowy, nie wiem, Forza nowa,
są obarczone masą różnych błędów, problemów technicznych, takich głupich nawet, no nie? Czego w GTA po prostu nie ma, tu się wbija i gra i świetnie bawić, tak? No a tutaj nie ma dziadostwa w postaci jakichś tam moderów, którzy, wiesz, mówię tu o wersjach konsolowych, nie? Którzy będą ci przeszkadzać podczas gry i robić jakieś głupie rzeczy. Także tak, dla nowych graczy jest to świetna gra i warto przetestować. Te nowe efekty będą oczywiście ciekawym dodatkiem, ale dla powracających graczy już chyba niekoniecznie, no nie? Okej, dzięki wam, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.